Szczęść Boże. Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć troszeczkę o dlaczego interesuję się krajami azjatyckimi, takimi jak Chiny czy Japonia. Zacznę od Chin. Mianowicie dlaczego? Dlatego, że między innymi po pierwsze zainteresowanie herbatą, a herbata wywodzi się z Chin. W zasadzie można powiedzieć z granicy chińsko-birmańskiej. W zasadzie można powiedzieć bardziej, że z Birmy. Ale z rzeki Irrawaddy, ale wszystkie, że tak powiem, ceremonie herbaciane, czy też cała kultura herbaty wywodzi się z Chin. Nawet japońska ceremonia Chanoyu po części wywodzi się z Chin. Oczywiście Japończycy jako skrajni rasiści tego nie przyznają, ale taka jest prawda. A druga sprawa to jest to, że mój kuzyn, konkretnie syn mojej cioci, właściwie ciocio babci, od strony mojego taty, czyli siostry mojej babci, miał syna, ma syna, tak? I ten syn wyszedł za mną za Chinkę. No i też dostałem od właśnie mojego kuzyna, jak to nazywa, nie znam tych koligacji rodzinnych, dokładnie jak to się wszystko nazywa. Dostałem od niego, właśnie do tego poprosiłem też, herbatę puer. To opisywałem wcześniej. Zresztą bardzo dobra herbata. Oczywiście ludzie ją sobie chwalili, którzy to lubią, taką herbatę. Także dlatego. Poza tym też Chiny mają ogromną kulturę, bardzo ciekawą, tak naprawdę. Właściwie trzeba powiedzieć, że no, my tutaj pewne rzeczy mylimy, ponieważ Chińczycy, trudno powiedzieć właściwie, że ja bym nie powiedział, że tak naprawdę Chińczycy w ogóle istnieją. To znaczy, no jest nazwa, jest lud Han, tak? Najpopularniejszy w Chinach, ale właściwie to są prowincje, tak? Mamy prowincję Guangxi, graniczącą z Wietnamem i z prowincją Yunnan. O, prowincję Yunnan mamy. Mamy prowincję Fujian, przepraszam. Mamy Mongolię wewnętrzną, gdzie Chińczycy, prawda? Kiedyś zostali podbici, no a potem ten teren podbity stał się Mongolią wewnętrzną. Mandżurię, prawda, dynastia Qin, ostatnia dynastia, z której wywodził się cesarz Puyi i cesarzowa Cixi, prawda. No i wiele innych dynastii. Mamy też bardzo ciekawą dynastię Ming, panującą do właściwie wieku XVII, połowy dynastia Ming panowała w zasadzie 50 lat po 1350 roku, tak? I z czasów tej dynastii pochodził chociażby Gaiwan. Także tutaj no, Chiny bardzo ciekawy kraj, no, można jeszcze wiele innych rzeczy mówić, polecam chociażby raport z Państwa Środka, czy też inne tego typu rzeczy. Japonia. Japonia dlaczego? Dlatego, że Japonia również herbata, że herbaty głównie zielone, piękna ceremonia Chanoyu, czyli wrzątek na herbatę, albo Sado, też film na podstawie powieści Jamesa Clavella, czyli Shogun. Wiele razy oglądam. Poza tym też koło mnie była, tam gdzie mieszkałem, na Mokotowie, to była szkoła japońska. No i też chociażby z racji tego się interesowałem. Mój kolega też ćwiczył judo, czego akurat nie popieram, bo te praktyki judo czy też inne, no nie wiem, czy one do końca są zgodne z wiarą katolicką. No ale to jest już inna sprawa, tego tutaj roztrząsał nie będę. Interesowałem się też oczywiście sztukami walki, też typu karate, prawda, czy też aikido. No nie ćwiczyłem ich, ale w sensie takim czytałem na ich temat, tak skąd się wywodzą. No akurat karate się wywodzi z Okinawy, prawda? Nie będę tutaj szczegółów rozpowiadał. Także też, no oczywiście książki, na przykład książka Ruth Benedict pod tytułem Chryzantema i miecz, wzorce kultury japońskiej. To była amerykańska pisarka, która no dostała też taką prośbę, żeby opowiedzieć na temat Japonii.
amerykańskim żołnierzom, Amerykanom. I dzięki temu właśnie Japonia no, z jednej strony się zamekanizowała, co jest niedobre, ale z drugiej strony też odeszła od tych wzorców, które były złe. Które były niedobre, militarystyczne i tak dalej. I jeżeli chodzi o Japonię, no to też polecam książkę tutaj Inazo Nitobe. To akurat on był kwakrem, też przeszedł na chrześcijaństwo nominacji protestanckich kwakrów. No, to jest herezja oczywiście, ale jest to zupełnie co innego niż, prawda, japońskie Shinto. I właśnie on napisał książkę na temat właśnie Bushido, opisując ją w sposób taki dostosowany do języka zachodnich Europejczyków. Aczkolwiek też napisał na temat do nas, do Polaków, w 1904 roku też wstęp. Napisał, że byśmy na przykład porównali ichniejszych daimyo, prawda, do naszych magnatów, prawda, czy też bushi, czyli samurajów, do naszych szlachciców na przykład, tak? Bardzo ciekawie, bardzo ładnie napisane, bardzo ładnym językiem napisany, prawda, tekst. Potem też ciekawi mnie to, skąd się wzięło coś takiego z jednej strony umiłowanej piękna, tak, i estetyki, a z drugiej strony takie podejście bardzo mordercze, tak naprawdę. Zauważmy, jak Japończycy traktowali jeńców wojennych, w jaki sposób. Wystarczy sobie obejrzeć film pod tytułem Most na rzece Kwai. I to jest akurat prawda. Traktowanie jeńców w sposób wyjątkowo okrutny. Ale dlaczego? Dlatego, że w Japonii nie istniało nigdy coś takiego jak poddanie się. To u nas coś takiego istniało. W Japonii czegoś takiego nie było. W Japonii poddać się to było dyshonor, to była hańba. Ale też no, mamy pięknych japońskich świętych. Na przykład ukłon Takayama chociażby. Chrześcijański daimyo. Tak? Też jest książka na temat właśnie na ten temat, tylko że dokładnie nie pamiętam nic z tytułu. I też chrześcijanie w Japonii na przykład robili figurki maryjne, które wyglądały jak bogini Kannon, czyli taka bogini miłosierdzia. Po co? Po to, żeby zmylić oczywiście policję siogunatu. Bo kary za bycie chrześcijaninem, za bycie katolikiem były straszne. Krzyżowanie, prawda, chociażby gotowanie żywcem i tak dalej. Także właśnie tutaj z tego powodu się tym interesowałem. Właśnie to piękno z jednej strony, a z drugiej strony strony wyjątkowe no, okrucieństwo. Z jednej strony, prawda, ta chryzantema, a z drugiej strony miecze. To są miecze japońskie, to są bardzo piękne. No ale służą do zadawania śmierci. Jakby na to nie patrzeć. I często właśnie wydawałoby nam się, że z byle powodu. Tak? Mamy na początku filmu chociażby Jamesa Clavella, kiedy... Przepraszam, filmu na podstawie powieści Jamesa Clavella, kiedy właśnie japoński samuraj obcina mieczem głowę człowieka, który nie zaczął mu się ukłonić. Dla nas jest to szok, dla nich było to normalne. Też zamiłowani do czystości. Zauważmy, że Japończycy to ludzie bardzo czyści. Tak naprawdę japońska kultura to jest moim zdaniem najwyższa kultura, jaką może osiągnąć człowiek bez oświecenia Bożego. Tak naprawdę. Nie ma nic wyższej. Nie ma wyższej kultury, w sensie kultury sztuki. Nie ma nic wyższego moim zdaniem. Także, no, dlatego. Troszkę też, powiedzmy, jeszcze interesowałem się, no, może kulturą to nie, ale tak ze względów na kwestie religijne, no to Indiami, ale to bardziej ze względów na kwestie religijne. Znam siostry Michaela Pawlik chociażby, z nią rozmawiałem, też czytałem na ten temat trochę. Zresztą, co ciekawe, ostatnio się pytałem takiego człowieka,
który zna się na antropologii, właśnie skąd się wywodzą małe dłonie. No, ja mam małe łapki, widać chyba, nie? A właśnie one się wywodzą z Indii. Taka ciekawostka, tak powiem. Także słuchajcie, a Hindusi też lubią sztukę i kulturę. Oni też raczej tak nie będą, że tak to określę, na przykład w tańcu tupać tak jak na naszych dyskotekach. Oni mają raczej te ruchy wystudiowane, bardzo piękne. I to w ogóle jest dla tych krajów azjatyckich bardzo ważne, tak? Zresztą pamiętajmy, jeszcze tak na koniec powiem, że na przykład msza tridencka właśnie w Japonii, no raczej cieszy się, jak na ten kraj, cieszyłaby się dużą stymą, dlatego że oni bardzo przywiązują wagę do właśnie form, gestów i tak dalej, co myśmy niestety zatracili. Ale warto to przywrócić, bo formy czy gesty, czy tego typu rzeczy są ważne, ponieważ świadczą o naszym człowieczeństwie tak naprawdę. Bo de facto tylko świnia no źle i robi pod siebie, aczkolwiek świnki też są stworzeniami, które nie są takie brudne, jak nam się de facto wydaje. Ale mówi się, że człowiek jest brudny jak świnia, tak? Nie jest to kulturalne, ale tak, takie jest powiedzenie. A miarą człowieczeństwa jest właśnie to, jaki mamy stosunek po pierwsze do Pana Boga, a po drugie, jaki mamy stosunek do swojego bliźniego, a po trzecie, do czego dążymy, jaką mamy wiedzę, czy też mądrość, bym powiedział bardziej. Bardziej tutaj podkreślił mądrość, tak? Czyli mądrość życiową i tak dalej. Dlatego, co jest warte wzięcia z kultur azjatyckich, aczkolwiek tak jak mówię, no nie ze wszystkich oczywiście, bo to nie jest wszędzie i tak dalej, ale na przykład w Chinach, no przynajmniej w tej oficjalnej kulturze jest duży szacunek właśnie dla ludzi starszych. Mnie z cywilizacji chińskiej najbardziej podobają się oczywiście nauki Kung Fu Tsy, czyli Konfucjusza po prostu, tak? Które są w warstwie tej, bym powiedział, moralnej, tego co czytałem, dość podobne do warstwy naszej świętej wiary katolickiej. Oczywiście bez wszystkich rzeczy, prawda, religijnych. Konfucjusz raczej nie zwracał uwagi na religię, on zwracał uwagę na formę. Ale no właśnie szacunek dla starszych, prawda, dla syna, dla ojca, przepraszam, ojca dla syna i tak dalej, to właśnie wywodzi się stamtąd. Także, ale religia katolicka ma jeszcze to w sobie, że ma tą głębię świętej wiary, tak? Gdyby te kultury właśnie azjatyckie, na przykład cywilizacja chińska, czy też no, japońskiej cywilizacji nie ma, bo ona jest częścią cywilizacji chińskiej, jak mówi Feliks Koneczny, ale to, gdyby to wszystko połączyć z wiarą katolicką, to byśmy mieli przepiękną cywilizację, która miałaby z jednej strony szacunek dla człowieka, a z drugiej strony i dla Pana Boga, a z drugiej strony szacunek dla tradycji, dla piękna, tak? Z tym, że co ciekawe, no niestety, ale też komunizm w Chinach no, bardzo dużo zniszczył, aczkolwiek jest to też rzecz dla Chin ciekawa, bo Chińczycy no, nie tylko od komunistów to zrobili, tylko również i w czasach cesarzy na przykład potrafili zniszczyć całą flotę, ponieważ cesarz tak kazał i tyle. To było właśnie w czasach dynastii Ming. Admirał Cheng He miał to uczynić. Szczęść Wam Boże, z Panem Bogiem i pamiętajcie, że każdy z nas jest po trochę Chińczykiem. Z Panem Bogiem. Bo Japończycy to rasiści. Z Bogiem. Żartowałem. Znaczy, no są rasistami, to prawda. Niestety. Ale mają też tam klasztor, który zrobił, znaczy zbudował ojciec Kolbe, więc może też i z tego klasztora będzie płynęło chrześcijańskie, katolickie miłosierdzie. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.